Dzień dobry, dzień dobry. Pani Katarzyna Brandys jest naszym gościem. Zgadza się? Dzień dobry, tak, zgadza się. Reprezentuje pani Lepszy Świat, Fundację Lepszy Świat. Co to za miejsce? Co wy tam robicie? Co my tam robimy? Nasza fundacja zajmuje się, no powiedziałabym tak, zwierzętami, głównie zwierzętami, aczkolwiek bardzo bliskie nam są też kwestie środowiska, kwestie niemarnowania żywności, kwestie jakby tutaj szanowania tego środowiska naturalnego, także zwierzęta to jest przede wszystkim główne nasze działania, ale też staramy się iść już w kierunku troszeczkę ekologii i tak jak mówię, tej ochrony środowiska. Okej, to zacznijmy. Działamy od 2010 roku, więc troszkę już nam się udało. No właśnie, zrobić. To już jest spory kawał czasu, że tak powiem. Zacznijmy od zwierząt. To są koty, psy. Państwo się opiekują? Czy to jest na zasadzie schroniska? Proszę opowiedzieć, jak to funkcjonuje. To powiem tak, nie ograniczamy się do kotów i psów. To są wszystkie stworzenia, duże i małe, aczkolwiek dużymi trochę trudniej się zająć. Natomiast bardzo często trafiają do nas jeże. Bardzo często trafiają do nas również ptaki i te, załóżmy, miejskie typu gołębie, a czasami też i inne ptaszki dzikie. Także psy, koty oczywiście trafiały się także żółwie, chomiki, szczury i właściwie no, wszystkie stworzenia, które nam ludzie zgłoszą. No nie odmawiamy, bo jeden gatunek tak, a drugi nie, tylko staramy się po prostu pomóc wszystkim zwierzętom, jakie tej pomocy od nas oczekują. Czyli jeżeli mam krokodyla, mogę wam go zostawić i wy się zaopiekujecie i przekażecie go dalej? No, zapraszam, no. Mogę się pokusić, żeby pan przyniósł, bo raczej wątpię, że pan będzie miał krokodyla. Ale tak, no, jeżeli będzie krokodyl, to będziemy oczywiście szukać dla niego pomocy. Może niekoniecznie bezpośrednio, bo nie znamy się na krokodylach, ale na pewno nie odmówimy. Będziemy szukać pomocy po prostu wśród ludzi, którzy się znają. Jeżeli chodzi o jeże, czy gołębie, czy ptaszki, to też nasi wolontariusze uczyni się od tych, którzy się już na tym znają, czyli od innych organizacji, które na przykład już to robią od lat i zajmują się tylko i wyłącznie takimi zwierzętami. Większość z nas to rzeczywiście psiarze, kociarze, ale mamy też ludzi, którzy się znają na innych zwierzętach. I współpracujecie ze schroniskiem, tak, z schroniskiem na przykład w Cieszynie? Tak. Ze schroniskiem w Cieszynie od zawsze współpracujemy, znaczy od czasu założenia fundacji, a nawet jeszcze kilka lat wcześniej. I tak działamy wspólnie. Mamy stronę internetową, którą prowadzimy dla schroniska. Zajmujemy się adopcjami głównie. Rozkręciliśmy spacery parę lat temu, także w tej chwili psiaki wychodzą na spacery. No i pomagamy jak możemy tam w schronisku. Zwierzakom. I oprócz zwierząt to jest też taka działalność, jak to pani nazwała, ekologiczna, czyli gdzieś tam staracie się zadbać o planetę. Tak, to są dla nas takie istotne sprawy, bo tak się składa, że akurat większość tych ludzi, którzy głównie działają w fundacji, to są też osoby, dla których no, bliskie są na przykład idee wegetarianizmu, weganizmu, idee zero waste. Jakby staramy się tutaj jakby propagować też takie rzeczy, robiliśmy na przykład warsztaty jakieś, to były warsztaty z rzeczy, które były odzyskane, pozyskane, nie z nowych. No generalnie staramy się jakby też wśród dzieci, jeżeli nam się to udaje, też jakby tutaj no, pewne takie sprawy ekologii tłumaczyć, jak najbardziej. Jak żyć, żeby być ekologicznym? Jak żyć? Ograniczyć się, przede wszystkim się ograniczyć, bo wydaje mi się, że ten konsumpcjonizm, jaki jest teraz wśród ludzi, zastanowić się, czy jest nam potrzebna 20 para butów, czy jest nam potrzebna kolejna kurtka ze skóry, czy to wszystko jakby jest nam potrzebne do szczęścia. Powinniśmy się ograniczyć, powinniśmy też robić coś takiego zwyczajnie, jak naprawiać rzeczy, a niekoniecznie wyrzucać. Kiedyś się naprawiało i jakoś ludzie z tym żyli. No teraz już prawie nie można spotkać warsztatów, które naprawiają jakieś sprzęty, cokolwiek. Po prostu psuje się, okej, wyrzucamy, a nikt się nie zastanawia, co z tym się dzieje dalej. No trzeba zwracać na takie drobiazgi uwagę, jak to, co się je, w co to jest zapakowane, ograniczyć się z tymi opakowaniami, nie stosować butelek plastikowych, tylko jednak mieć te swoje filtrujące na przykład butelki. To są takie drobiazgi, ale jakby tak naprawdę wszyscy zaczęli na te drobiazgi zwracać uwagę, to wydaje mi się, że byłoby znacznie lepiej.
nie śmiecić. O, też taki drobiazg, na który mało kto jeszcze zwraca uwagę. I oszczędzać wodę. Oczywiście, oszczędzanie wody jak najbardziej. To jest oszczędzanie wody, oszczędzanie prądu, oszczędzanie nie tylko ze względu na własną kieszeń, ale też ze względu oczywiście na nasze środowisko naturalne, prawda? Jednak zakręcać ten kran, jak się myje te zęby, a nie żeby woda leciała cały czas. Ja na to uczulam. Moje dzieci ze mną walczą ciągle na ten temat. Ja biegam, zakręcam im kran, one odkręcają, no ale nauczą się w końcu. No tak, tak. To dlatego te idee, które Pani teraz wymieniła, przyświecały Pani w tej decyzji, że zamierza Pani się zająć właśnie Fundacją Lepszy Świat, a wcześniej zajmowała się Pani nieruchomościami. To Pani przyświecało, czy co było u podstaw tej decyzji, że rozpoczynam działać w innej materii? To znaczy, to nie było tak, że ja najpierw, że całkowicie się przestawiłam, tak z dnia na dzień. To było tak, że zajmowałam się nieruchomościami, prowadziłam biuro nieruchomości, ale jednocześnie gdzieś tam zaczęłam tą fundację rozwijać. No ale w pewnym momencie jakby stanęłam jakby w takim punkcie, że jedno i drugie już się nie da. Że albo robię jedno, albo robię drugie, bo jak robię jedno i drugie, to jedno i drugie jest źle robione. Po prostu pomyślałam sobie, że fajnie w życiu jest robić to, co sprawia po pierwsze przyjemność, a po drugie, co jest też pożyteczne i co przyniesie jakąś korzyść nie tylko mnie, powiedzmy, materialną, ale przyniesie korzyść dla innych. I doszłam do wniosku, że w takim razie może będzie gorzej, ale za to będę żyła i robiła to, co chcę. No, pięknie. I stąd się to wzięło. Fundacja Lepszy Świat na pewno może liczyć trochę na wsparcie innych ludzi, dobrej woli, że tak się posłużę cytatem. Czyli co, jakiś 1% podatku albo czasami po prostu darowizna, tak? Z jakich środków macie możliwość utrzymywania się? Znaczy taki główny, że tak powiem, najwyższa kwota, jaką otrzymujemy, to jest oczywiście 1% podatku. Od 2012 roku już jesteśmy jakby tutaj organizacją pożytku publicznego, więc zbieramy te pieniążki. I to jest rzeczywiście dla nas największy taki zastrzyk finansowy, gdzie tym zwierzętom możemy pomóc. My ten 1% w całości przeznaczamy tylko i wyłącznie na pomoc zwierzętom. To nie idzie na jakąś działalność ogólną fundacji, na jakieś sprawy administracyjne. Ten 1% jest przeznaczony wyłącznie na zwierzęta. Także jak najbardziej to jest dla nas bardzo duża pomoc. Aczkolwiek jakieś drobne wpłaty, nawet, nie wiem, 5 zł miesięcznie, jak ileś ludzi wpłaci te 5 zł miesięcznie, to dla nas to też jest bardzo duży zastrzyk finansowy i możemy też w tym momencie jakby tutaj znowu podziałać więcej pomóc, prawda? Także każde takie wsparcie, nawet wsparcie rzeczowe oczywiście, też bardzo chętnie przyjmujemy. Jesteśmy teraz w trakcie jakby nowego planu, nowego projektu, który chcemy zrealizować i będzie nam potrzebna na pewno pomoc ludzi dobrej woli, zwłaszcza z naszego rejonu, firm, przedsiębiorstw, ludzi dobrej woli. Będzie potrzebna nawet zwykłe materiały budowlane będą nam potrzebne. Okej, okay. Czyli odsyłamy na pewno do strony internetowej, do Facebooka Fundacja Lepszy Świat. Tam można Was znaleźć, można się skontaktować z Wami, prawda? Można się z nami skontaktować, wszystkie nasze działania są tam pokazane, wszystko co obecnie robimy i co chcemy zrobić jak najbardziej. Zapraszam do kontaktu. Mam biuro na Zamku Cieszyńskim, także też można przyjść, porozmawiać. My bardzo się cieszymy, jak ktoś przyjdzie, pokaże nam swoje wsparcie. Przy okazji na przykład kupi kubek, bo też mamy takie nasze gadżety fundacyjne, a to jest fajne, jak słyszymy od ludzi, że robimy coś dobrego i że nas wspierają. Jak nawet ktoś nie może materialnie, to chociaż duchowo, ale też ważne. Super. A zapytam o Pani marzenia osobiste albo zawodowe, mogą się wiązać ze sobą? No jeżeli chodzi o zawodowe, jeżeli chodzi o fundację, no to moim takim teraz największym marzeniem jest właśnie otwarcie takiego malutkiego ośrodka. On nie będzie jakiś bardzo duży i on będzie taki, to ma być taki ośrodek dla szczeniaków, staruszków, dla takich jakby zwierząt, które nie w schronisku nie najlepiej się czują, bo my znamy te zwierzęta ze schroniska i niektóre jak tam są do czasu adopcji uważamy, że nie dzieje im się krzywda, tak? Natomiast są takie właśnie dziadeczki, które już nie mają szans na adopcję albo szczeniaki, które też nie powinny tam być.
Plus chcielibyśmy otworzyć też w tym miejscu taki mały ośrodek dla dzikich zwierząt, dla jeży po rehabilitacjach, po leczeniu, dla ptaków, którym zrastają się skrzydła, zrobić kwietną łąkę, dać troszeczkę budek dla owadów i zrobić po prostu takie zielone, fajne miejsce dla tych najbardziej potrzebujących zwierząt. I to jest takie moje marzenie na teraz, że chciałabym, żeby coś takiego powstało. Okej, okay. Czyli to takie zawodowe jest takim osobistym. Znaczy takie zawodowe, osobistych też mam dużo, ale szczerze mówiąc nie jestem specjalnie wymagająca, więc generalnie ja bym po prostu chciała, żeby moja rodzina, moje dzieci były zdrowe, żeby im się powodziło w życiu, żeby dali sobie radę, żeby kochali zwierzęta i żeby też byli ekologiczni, no i żeby ich dobrze wychować. I założyć sobie ogródek, chciałabym. O. Trzeba, takie moje marzenie. Właśnie, trzeba uprawiać nasz ogródek. Życzę spełnienia tak. Tych marzeń wszystkich. I co, odsyłamy do strony jeszcze raz Fundacja Lepszy Świat. Zapraszam. Katarzyna Brandt. I zapraszam wszystkich, którzy właśnie chcieliby pomagać. O właśnie, tak, ta chęć pomocy. Ze zwierzętami bezpośrednio. My bardzo chętnie przyjmujemy wolontariuszy. Tak, krokodyla nie mam oczywiście, więc no trudno. Trudno, ale psy i koty leżą mi na sercu, okay. Więc tak, a jeże są w szafie. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.